What's that noise? Huh? Is someone trying to mess with me? Okej. Okay. Tu załatwiłam ich. Zabrałam ten skarb. I teraz nie wiem, gdzie mam się udać. Tam jeszcze jest coś dobrego. Tak, znajdę skarb 1 na 2. Wiem, gdzie ten drugi. Pytanie, gdzie są ci, których szukamy? Pytanie, czy warto jest ten skarb, żeby tam ryzykować? Chyba nie bardzo. Ale może uda nam się jakoś zakraść. Kurczę. Na zachód w kierunku obozu Drwali. No i byliśmy tam, ale... Nie wiem. Teraz pytanie. Czy ci ludzie powiedzą, że ja tu byłam? Kurde, wraca. Akurat wraca. Szuka mnie? Chyba nie. Ale kręci się tu ostro. Dobra, słuchajcie, czy tu jest jeszcze jakiś obóz Drwali? Tu jeszcze coś jest, nie? Może to będzie to? Już obóz mamy tutaj ewidentnie. Tartak. Może stąd drewno dowożą. Poczekajcie. Weź go od tyłu. Ja i tak go od tyłu na raz nie zabiję, więc... Musiałabym go tak od tyłu brać pewnie z 5 razy. Nie bardzo, nie? That must be the bandit camp I'm looking for. No jeszcze wilk. No kurde, cwaniak. A jak też wilki napadły. Okej. Okay. Albo już mnie zauważyli. Tak ewidentne. Kurde. Widzą mnie. Nie, nie widzieli. Nie trafiłem. Mamy na pierśnik poziom 3. O, skubany ten jest mocniejszy. No jednak troszeczkę tutaj inaczej się gra, bo teraz bym musiała trójkąt wcisnąć jeszcze. Dobra, tych spróbujemy po cichaczu teraz tutaj. Hey!
O. Za długo czekałam. Próbujmy tu w ogóle przetestować trójkąt. O matko, to jest straszne, słuchajcie. Zupełnie inaczej. Okej. Okay. Jakie sukole oko, nie? Better take some lumber back as proof. That old bag won't just take my word for it. I should watch my step around here. W ogóle mam, jak wam to powiedzieć? Mam wrażenie, że im dłużej gra chodzi, tym bardziej ją, tym bardziej peceta obciąża? Jakby zapychała. Coś czuję, że jakiś paczek powinien wyjść niedługo. Okej. Okay. To by było chyba na tyle. Jest piesek, tylko nie wiem, jak ten piesek jest do nas nastawiony. Tak zdradza naszą pozycję, to dość ciekawe też. Tak, właśnie tak. Co, nie chciał dziada wziąć? Ciekawe. Okej. Mam jeszcze jeden skarb do odnalezienia. Więc pewnie będzie znajdował się gdzieś tutaj, w tej części. Drobne. Spróbujmy wezwać Senu. Senu i Karusa. Teraz tak, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tu jest jeszcze w ogóle jakiś... A jak on... Ach. Jak ty tu skubańcu przeżyłeś? Jest robotnik chyba zwykły. Dlaczego go zaznacza w ten sposób? Nie mam pojęcia. Ale skarbu tego głównego nie widzę. Tu coś jest. Drachmy. Okej, resztę mam. Jeszcze jeden powinien gdzieś być. Czemu jest oznaczony dwójką? To mnie zastanawia. Chyba będzie trzeba zainwestować w tę umiejętność sprawdzającą, pokazującą, ukazującą rzeczy w pobliżu. No to są jakieś pierdoły. W tej części już byłam. Chyba, że coś dalej jeszcze jest, ale wątpię. Bo zadanie mam już wykonane. Tam jeszcze coś jest. Okej. Tutaj nic nie ma ciekawego. Tak samo tutaj. Najwyżej jakieś pierdoły, owoce, skóry ewentualnie. W jednej skrzyni. Znajdź skarb, 1 na 2, więc gdzieś tu musi być jeszcze w pobliżu. O ile ta skrzynia była bycza i było ją widać z daleka, tak nie wiem, gdzie jest ta druga.
No tak, tędy już mamy wrócić, oddać zadanie ekstra. Tu mamy zaznaczone ptaszkiem, przeszukaliśmy wszystko. Mamy ile? 2 na 2, natomiast tutaj jednego nam brakuje. Nie wiem, gdzie on jest, gdzie się podział. Ptaszek właśnie też nie widzi w tym rzecz. Myślicie, że będzie u góry na tej wieży? To by było dziwne. Nie wiem. Sami też zaznaczyło jako drugi poziom, jakby byli do ubicia, ale no, nie wydaje mi się. Mogę spróbować jeszcze wejść. Na górę. Muszę tam coś się znajduje, ale... O, jak świetnie, że nie trzeba za każdym razem trójkąta naciskać. Ekstra. Sama się wspina, łapie. Bardzo fajnie. A, dzban z oliwą. Spróbujmy rzucić. I teraz wystarczy strzelić. I zjeżdża. Jakże miło. Ale chyba bajek też zjeżdżał. Natomiast było trzeba zawsze potwierdzić... Byt. No nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie ten skarb jest. Nie widzę go. Nie będę zwlekać tyle czasu. Może tam wrócimy. A teraz przejedziemy się oddać zadanie. Binduga jak zwiędzi? Mina 1. A tu nie wiem, nie słyszałam. Przynajmniej kuń działa. O, przepraszam. Oh look, it's Marcus's mighty champion. Don't tell me you actually did what I asked. I tracked the bandits and sent them to Addis. Your wood should arrive in town soon. And you expect me to believe the word of a mercenary? I didn't expect you to believe me, so I brought this. Here's your proof. A sample of the special wood you want so badly. These bows you're making had better be worthy of Apollo for all the trouble I've gone to. By the gods! You sure you work with Marcos? He's never once delivered on a promise. Incredible. I might work with him, but we're nothing alike. I'm true to my word. Then take your pay. Give none to Marcos. Ciężki kawał drewna. Ekstra. 1100 expa. Jeszcze trochę brakuje do wbicia poziomu. Teraz tak, zostało nam jeszcze to zadanie z wilkami. Pytanie, ile jeszcze musimy tych wilków upolować? Ekwipunek, dostałam coś nowego? Aha, tak. Czwórka, pancerz plus 11 i trzeci level plus 7 pancerza. Na razie i tak nie możemy założyć. No i tutaj mieliśmy coś fajnego, ale rozebrałam na części. Bierz procent od sprzedaży łuków, a nie z góry. Dokładnie. No, dobrze powiedziane. Dobrze, co mamy? Jeden i dwójeczka. Zamienimy sobie na ten lepszy. Bach, elegancki łuk. Jeszcze coś w ekwipunku mamy do zmiany. Mieczyk jakiś znalazłam prawdopodobnie? Aha, nie wiem, co to takie info. No nie chcą mi jeszcze tu... A, rękawice faktycznie ukradłam. Co my mamy? Pancerz 6. Odwiedź kowala, by wygrawerować. 4 skóry. 1. Cenny klejnot. Tu jeszcze? 21. Plus 5% do obrażeń po trafieniu krytycznym. Plus 5% do obrażeń asasina. Ekstra. No, tu też jest troszeczkę inaczej ułożone wszystko. Nice. No tak. I zapomniałam, co miałam sprawdzić. Oko za oko.
Zalecany poziom trzeci jeszcze nie mamy, ale prawie. Mamy oko ukraść. Obsydianowe oko mamy ukraść. Teraz tak, głodni bogowie. To moglibyśmy zrobić. Albo robota dla najemnika. Już mamy zrobione. Oddaj wilcze skóry klientowi. Jeśli zgubisz skóry, zawsze możesz zebrać ich więcej, zabijając wilki. Zgubisz? Jeżeli je wykorzystam najprawdopodobniej. 90 metrów, oddajmy to. Ciekawe, czy to nie jest takie zadanie, które możemy powtarzać w kółko. W tej okolicy. Możliwe, że tak jest. Też nie lubię takich zadań. Mighty Kefalus, I entreat you, send us a champion, someone worthy of your mighty spear. Help your priestess in her hour of need. I'm the only one here, but maybe I can help you. Oh, Cassandra, you startled me. Why are you looking for a champion? I need someone worthy to win the Spear of Kefalus. I've been deciphering some of the sanctuary's stone carvings. They say the spear was hidden in the caves beneath Kefalonia when the temple was built. You could get it for me, couldn't you? I can give you a reward. If the spear is in the caves, I'll find it. Well, maybe you were sent by Kefalus. Why do you need a spear? Not thinking of becoming a soldier, are you? Of course not. But think how many people will come to the shrine if we have the Spear of Kefalus. With their donations, I could do so many things. Repair the sanctuary, feed the hungry families in Sami. Jaka Samarytanka. Ciekawe, czy to tylko... So, where is this spear? Apparently... It's hidden deep in the caves beneath Kefalonia. There's an entrance north of here. Maybe you can try that way first. That's not much to go on. You have so little faith in the gods. If Kefalus means for us to have the spear, you will find it. Kefalus had a spear? Cassandra, surely you've heard this story since you were a child. I didn't have much time for stories. Well, perhaps you didn't. But you know Kefalus founded Kefalonia and started the line of Odysseus. His spear was a gift from the gods. It was said never to miss its target. He must have hidden it in the caves after killing his wife with it. He threw a spear that wouldn't miss at his wife? He was hunting and heard her in the bushes. He thought she was a deer. It's a sad story. Sounds dangerous. Well, only if you throw it at someone. I'll see what I can find. Oh, thank you. I'll prepare a spot in the sanctuary. No dobra, mamy to w takim razie. Możemy Ikarosa wezwać. Ja miałam skóry oddać. Czy ja jej oddałam te skóry? Oddaj wilcze skóry klientowi i zaznaczyłam bardzo ładne imię, pokazuje, gdzie mam iść. Tam jest kowal. ...133, czyli to będzie pod... Gdzieś musi być wejście. Mamy cel w każdym razie. Tam jest, okej. Okay. Sammy, I wonder if we'll be able to leave without getting into a brawl. Who am I kidding? This place never changes. Jest i kolejny kowal. I should have known it was you who'd ask for the furs, Ilos. And I should have known it was you to get them for me. Cassandra's always on the job. Don't tell Marcos, he'll get jealous. I posted publicly to give the others a chance, but you're always so keen. What are the pelts for this time? The Athenians want armor for the war. Good protection for them. Good drachmi for me. Here they are. All accounted for. In record time, too. Take your pay, it's well earned. Stay out of trouble, Lilos. You should take your own advice.
Taka awanturniczka tutaj. Zobaczmy w ogóle, co ma kowal. Możemy tak kupić, sprzedać, grawerować, ulepszać. Pytanie, czy opłaca się w tej chwili ulepszać to, co mamy. Karwasze, które odnaleźliśmy, a w zasadzie ukradliśmy, są rzadkie. Aha, to są zwyklaki. Oczywiście brakuje nam tego rzadkiego kamienia, tu nam brakuje drewna. A tu nam brakuje czego? Szkło obsydianowe, okej. Czyli nie mamy szkła. A grawer, lunek, co daje? Detale z brązu zdobią wygięte, zgrabne ramiona tego łuku. Stara, ale godna zaufania broń, zupełnie jak sam Duris. I teraz tak. Spróbujmy to wygrawerować. Aha, plus 2% do obrażeń łowcy. Teraz jak ja mam to zrobić? Jest też coś nowego. Po prostu graweruj? Nie, no poczekajcie. Mam tu plusik. Jak ja mam to zrobić? Może nie mogę. Ach, nie mogę, bo mnie nie stać. Ekstra, a łuk? A, tu by mogła. No spróbujmy, dopiero co dostaliśmy ten łuk. Come back anytime. Aha. Może kiedy indziej. I mamy punkt umiejętności nowy. Robią, kurczę. Teraz tak, tu jest chyba wejście do ruin. I tu coś jest? Nieodkryte miejsce. Już tablica informacyjna to jest chyba zaliczona. Dobra, tam mamy grotę 200 metrów. Muszę to sprawdzić, bo trzeba się mechaniki nauczyć. Dobra. Jedno zadanie z jednej tablicy. A, jeszcze języki. Możemy sprawdzić. Jakieś z językami. Sklep, kredyty. Wczytaj opcje. Język. To są napisy. Język audio. Italiano. Espanol. Portugalski odpada. Italiano. Czytałeś tamto o linii? Nie wiem, o co chodzi. Spróbujmy italiano. O nie. Nie, słuchajcie, bo mi tu przecież wszystko pozmienia pewnie. Całe menu, kurde, niedobrze. A, to jest kradzież, dobrze, nie będziemy wiśniaków. Jaka linia? O to ci chodzi? O to oznaczenie? No tak! O Boże, Janek i oczywiste rzeczy. No dobra, ale dziękuję ci, że nie widziałam, że myślałam, że to było coś głębszego. Okej, lecimy do tej jaskini, opadamy ją. Mm-hmm.
spokojnie, wszystko zwiedzimy jeszcze w swoim czasie. Teraz tak, tu chyba miała być trójka, ale niech będzie. Wbiliśmy w końcu. Okej. Bang. Czymś klawisze mylą niestety. Zbieractwo. Level hard. No proszę, mamy posąg. Ej, kogoś słyszę. Trochę za ciemno, no przeżyć z powitym mrokiem, wyciągnij pochodnie. Dobra, bijemy. Nie widziała, jak to ukradłam. Uszkodzona skóra, no to taka średnia zdobycz, bym powiedziała. Nie. Someone dropped offerings here. Looks like they were trying to carry them away behind the statue. Czyli co, niby coś pod statuą jest? Albo za statuą? Można z tobą porozmawiać? Ups. Przepraszam, nie chciałam. There's a draft here. A crack in the wall? I don't want to be spotted here. Czyli co, chcesz, żebym po ciemku teraz zasuwała tutaj z tobą? Przecież nic nie widać. Uważaj, bandyci są wrogo nastawieni do obcych i zaatakują, gdy tylko cię zauważą. Okej. Możemy gasić pochodnie? Nie możemy. Where did that come from? No świetnie. To tam leży, ale gdzie jest reszta? Piękna ciemnica, po prostu nic nie widać. Okej, tamten powszedł na obchód. Okej, ilu ich tu jest? Co najmniej dwóch. No kurde, będę miała tylko chwilę, nie? Teraz tak, pytanie, czy on będzie widział, jak zabiję tego na dole tutaj? Raczej nie. Chyba trzeba się pośpieszyć.
Nee, co, zauważyli mnie? Teraz nie pamiętam, czy można... Czy ona mnie nie zauważyła? Jednak nie. People should have known something was off. And here's all their loot. Hej, fajny komentarz, bo wcześniej tego za bardzo nie było, chyba że do jakichś innych zadań. I teraz tak, odnieść to nie. Tu była góra. Coś tutaj jeszcze widziałam, chyba że to jest bug. A jednak nie. I teraz tak, chyba wybiłam wszystkich, więc odpalę pochodnie. No, dawaj. Pas wędrownego. Dostaliśmy jakiś pas wędrownego i nie zdążyłam to czytać. Co to było ciekawego? Pas wędrownego najemnika. Dobra, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Komputer mi tak nagle ucichł, że myślałem, że coś się zepsuło. Bym chciała, żeby mój tak ucichł. I teraz tak, proszę bardzo. Ateński napierśnik już możemy założyć. No, od razu lepiej. I co my tutaj mamy, że nam tak... O, skradziona ofiara. Ufni wyznawcy ofiarowali te kosztowności Hermesowi, ale bandyci je ukradli. No dobra, i wszystko odzyskaliśmy w takim razie, rozumiem. Oj, te znaczniki będą mnie irytować, delikatnie widzę. I mamy ile? Jeden punkt zdolności. I teraz... Co moglibyśmy wziąć? Kurde, ten kopniak kusi, ale do zbierania tych rzeczy wydam na razie na objawienie. Czy teraz ja muszę to objawienie? Po prostu samo z siebie działa, tak? Ale zobaczcie, poczekajcie, są trzy postępy w tym? Trzy poziomy są tego skilla? Przywołaj wzrok Ateny i odkryj wszystkie sekrety, w tym skrzynie i tajne przejścia w promieniu 20 metrów. Wszyscy pobliscy wrogowie zostaną oznaczeni. A i pewnie nam się promień będzie zwiększał, okej. Tak samo jak i senów widzę, można nas zwiększać. 1/3. Ach, coś tu ominęliśmy? Coś słyszałam. Jakieś takie dźwięki dziwne wydaje. Dobra, jest ciekawe, ciekawe. Jakie ulepszenie z kości. Stój miodu. To nie miał być swój miodu? Ewidentnie coś tu jeszcze jest. Znalazłam. A tu jest jedna, a słyszałam co najmniej... No właśnie. Pozbieramy te pierdolety, bo potem będą potrzebne do ulepszania broni. Rozumiem, że wykonane jest to miejsce ładnie, wyczyszczone. Tak, mamy ptaszka. Okej, ekstra. I jeszcze tutaj gorączka krwi, zalecany poziom 3. Mamy, moglibyśmy zrobić znacznik. Nieodkryte miejsce. Aha. Teraz nie wiem dokładnie, gdzie był ten starszy jegomość.
Ale spróbujmy. 292 metry. O, może tu coś znajdę fajnego. Nie, zupełnie nic. No trudno. Koniu, mój koniu. Tak, tylko ty mnie oczywiście na drogę będziesz przeposyłał. Nawet skakać potrafisz, więc moglibyśmy pojechać na skróty. I co my mamy tutaj? Ach tak. How'd it go with Marcos? How it always goes. Phoebe. I didn't get my money, and I'm running another errand for him. Why do you let him boss you around? I owe him a debt from the past. Oh, did you borrow Vrachmi? Not that kind of debt. Few people would take in a runaway they caught thieving. I was just a kid. Huh. I'm just a kid, and I've done pretty good for myself. What do you want, Phoebe? You know Kausos? The town on the other side of the island? Why? People there are sick, and my friend Kina is too. There is a blood fever. They say it's a curse, and they need help from the gods. I told you, I'm not a god. But Ikaros... is a bird. That doesn't mean you can't help. Ugh. All right, I'll look into it. Gorączka krwi, śledzić zadanie. Ja bym wolała sprawdzić, co my mamy tutaj jeszcze do wykonania. Oko za oko na później, głodni bogowie. To mogłabym zrobić tylko 128 metrów. A to było pierwsze zadanie chyba. Gdzie ty mój kuńczu? Zawsze musi tak jakoś daleko odchodzić. Strasznie niewierny jest. No gods in the caves. Only bandits stealing people's hopes and Rachmi. I knew it! Thieves! At least you know you won't face Zeus's wrath. Maybe he'll take pity on you. I hope Zeus bring his wrath on those bandits. Don't worry. I brought mine. That should be good enough. Aha, czyli oddaliśmy już zadanie. Wydaje 900 ekstra wpadło. Jak tak dalej pójdzie, to zaraz będziemy mieli czwarty level. I teraz tak, zadania. Ekwipunek, znów coś dostałam. Aha, dobrze, odhaczmy to. I teraz tak, zadań. Walka z Tolosem, mniej śladowni bogów. Kapłanka w Kefalonii za wszelką cenę chciała uczekać włócznie Kefalosa, w nadziei, że słynny oręż przyciągnie więcej wiernych do jej świątyni. Czyżby to sam Kefalos wysłał jej Kassandrę na pomoc? 291. Zróbmy sobie poboczne, tak na wszelki wypadek. Wbijemy trochę levelu. Na kuń. Garbaty tu przynajmniej, kurczę, czekał chwilę i dopiero potem gdzieś uciekał, rzuć trawę, a nie. A tego tu od razu nie ma. Ups. No gdyby tutaj zastrajkował, to wcale nie byłabym zdziwiona, ale... już dam radę. Off we go now. Przecież to nie ja, nawet na ciebie nie najechałam, co ona? Okej. Okay.
Pas awanturnika. Umiesz wstrzymać oddech? Każdy na wyspie uważa, że to najgłębsze miejsce do rukowania, ale na wybrzeżu Koliadai jest jezioro uważane ponoć za bezdenne. Jeśli zdołasz zanurzyć się równie głęboko jak kobieta z marmuru, odnajdziesz mnie. Wskazówka. Koliadai, kurczę, ja nie zapamiętam. Teraz tak, coś tu jeszcze ciekawego, bo nam się tlen powoli kończy. Meduzy nawet są. Okej. Teren badania. Oby to było wejście. Ciekawe, co się stało, że następni Asi nie mają ptaszka. Nie wiem, Janek, ty mi powiedz. A tu nic nie ma. Okej. Okay. Dobra, tu nie jest Lara. Tu nie jest Lara. Czy tu można gdzieś wpłynąć głębiej? Tu nic nie ma, tu tak samo. No proszę, jak kogoś załatwili elegancko. Kosz, kamień i na dno. Nic nie widzę, prawdę mówiąc, w tym miejscu. Znajdź skarb. 1 na 2. Gdzie jest drugi? Ciekawe. Bo w wodzie go nie ma. Co? Po prostu tak tędy wejdziesz teraz? Jest lepsza od Lary. Asasyni po... Ja myślałam, że oni nie mają serdecznego palca. W której? W prawej czy w lewej ręce? A tu się ukazuje, że oni bez ptaka biegają. Nie wiem, pokazuje na dół, ale... Ja tam nic nie widziałam. Jest teren badania, więc coś tam powinno być. Natomiast teraz zrobimy sobie cięcie i nie wiem, prawdę mówiąc, czy jeszcze teraz wieczorem wrócę. Ciekawe, czy ta, która odtwarza Kassandrę, też jakiegoś dostanie. Nie wiem, no powinno być gdzieś to pod wodą, natomiast nie widzę. Zanurkowałam i nic tam nie ma. Dobra, przerwa na jedzenie. Nie wiem, czy wrócę. Jak coś, to trzymajcie się. Popa.